Cześć, cześć, wciąż. I zapraszam na kolejny Mniejsze z tym. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, oczywiście zaczniemy od meta, powiem wam, że niestety smutna wiadomość. Niestety, no, na najbliższy czas będzie odcinek z metra na brudnie. Będzie odcinek z Winnicy. Obydwa te odcinki będą nagrywane w tym tygodniu. Będą się pojawiać jakieś na przełomie kolejnych dwóch tygodni. Ale później będzie niestety długa przerwa z odcinkami z Mniejsze z metra i z Winnicy. Ponieważ dron jedzie na gwarancję. No cóż. Piękny dron, ogólnie świetnie się nim latało, ale gimbal się zepsuł. Także tak czy siak, zaczynamy od meta. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj prostą informację. A na początku. Jak widzimy nasze metro na odcinku Brudnowskim. Całkiem nieźle idzie tam praca, a mianowicie. Tarcza Maria cały czas na Braciszu, a tarcza Anna wywróciła z 1771 metrów. Co oznacza, iż już wywróciła około 2/3 trasy z Kondratowicza do Zacisza. No, jeszcze kawałek drogi i tam dotrze. Dalej, na odcinku zachodnim Elizabeth z kolei wywróciła 922 metry i jest w pogoni za drugą tarczą. No i jest niedaleko stacji Urlichów, już niedługo na niej dotrze. Natomiast jest w pogoni za tarczą Krystyna, która to jest właśnie już ze stacją Urlichów, zaczęła dalej kopać, 1080 metrów wywierciła i jeżeli uda mi się, nie wiadomo, to bym chętnie nagrał może te tracze właśnie z księcia Janusza, w sensie z komory demontażowej obok księcia Janusza oczywiście, ale kto wie, zobaczymy, byłoby na pewno ciekawie, tylko wiemy, pandemia, te sprawy, trudno teraz takie jakiekolwiek rzeczy robić, ale tak jak mówiłem, na razie nie będzie żadnych nowych ujęć z drona przez najbliższy czas. Mamy kryzys dalej w metrze, a mianowicie awarię wind w metrze. Mamy tutaj kryzys poważny. A mianowicie mamy tylko jedną niepoważną windę, nieczynną do odwołania. To jest winda księcia Janusza. Winda przy wyjściu numer 6, poziom 0-1 i to jest ta winda cały czas. Dalej mamy modernizację. Czyli na Politechnice jedna winda, naprawdę nówka sztuka, wyremontowana, jak długo czekaliśmy, prawie miesiąc, to ładnie ją wyremontowali teraz. Natomiast jeszcze druga winda na Politechnice w przebudowie, to jest winda południowa na peron, poziom -1, -2 i to oznacza, że już na Politechnice nie zjedziemy na peron windami. Więc jak coś, nie macie co się łudzić, że windy działają, bo i tak nie dojedziecie już na peron. Co jest bardzo niedobrą nowiną. I ratusz Arsenał, winda południowa na peron, poziom -2, -0, tutaj taka sama sytuacja, też na pewno się, znaczy nie wiem, na ratusz Arsenał chyba były dwie windy na dół, nie wiem, nie pamiętam, nie będę mówić, że nie działają, bo może jest tam druga winda, nie wiem, na ratuszu Arsenał dawno mnie nie było, więc nie mam ujęć. Dochodzimy do DM-u. Pasażerowie w czasie pandemii, jak oceniacie aktualnie nasz transport publiczny i ogólnie ZTM, WTP i ogólnie Warszawę w sytuacji pandemii? Macie ankietę, jest oczywiście link w opisie poniżej. Jak coś, proszę bardzo, możecie wypełnić. To są informacje dla ZTM-u, później będzie z nich tutaj jakieś ankiety, tankingi i tak dalej. Analityka będzie wyciągana, jak ogólnie mieszkańcy Warszawy i nie tylko oceniają nasz warszawski transport publiczny w dobie pandemii. Mamy setnego elektryka, wiecie co to oznacza? Iż nasza liczba elektryków do końca tego miesiąca, czyli listopada, wzrośnie do 160 elektrycznych autobusów w Warszawie. To znaczy tylko jedno. Warszawa się elektryzuje. A to ma dobre i złe nowiny. Dobra jest taka, że jedziemy w ciszy. Zła jest taka, że jedziemy w wypiszczeniu. No ale to wiadomo. To już zależy od kogo, jak to woli. Ja szczerze powiedziawszy wolę elektryki, chociaż do mnie nie dojeżdżają. No ale to chyba wiadomo. No tak jak powiedziałem, jeżeli chcecie więcej się tutaj doczytać, to nie będę wam już tutaj wynudzać, bo wiadomo, mniejsza z tym to jest ogólna seria, żeby was powiadomić, co się dzieje, to macie oczywiście linki w opisie, no i tutaj też widzicie zresztą. Dalej, warszawskie autobusy gotowe na transport do chorych, to co mówiliśmy,
czyli specjalne stanowiska w autobusach dla 20 osób z tlenem. One będą dowozić do szpitala narodowego i prawdopodobnie również do tego drugiego szpitala. Wiecie, o którym mówię? Mówię oczywiście o tym szpitalu w Centrum Expo na Woli. Także takie to są dwa i one tutaj będą nam teraz jeździć od MZA, to są autobusy. I teraz o nich jeszcze więcej opowiem. Najpierw jeszcze przejdziemy do nowych wiat. W pierwszej połowie listopada ZTM ustawił 7 nowych wiat przystankowych na Bielanach, Pradze Południe, Targówku i w Ursusie. Także, tak jak mówiliśmy, się pojawiają tutaj powoli. To jest bardzo dobra nowina. Nowe wiaty świecą, podświetlane są i różne bajery. Co najciekawsze, wiaty ustawione na Bielanach, na przystankach Kordona, Szkoła 01, Kwitnąca 04, Praga Południe, na przystanku Łukaszewska 01, Perkuna 02, Rozłucka 02, Targówek, Brudno-Pogrodzie 01, w Ursusie na przystanku Konotopska 01. Wszystkie wiaty są typu seryjnego, nowe wiaty na Pradze Południe i w Ursusie to zwycięzcy projektów z budżetu obywatelskiego, czyli partycypacyjnego w 2020 roku, nie 2022. Już chciałem kolejne materiały tutaj wyciągnąć wam. Także tak to wygląda. Nowe wiaty kosztowały łącznie około 225 tysięcy złotych. Kolejny przetarg na dostawę i montaż wiat planowany jest na początek przyszłego roku, czyli nowy wiat już nie będzie w tym roku. Jaka szkoda. MZA pomaga w walce z COVID-em, czyli tak jak mówiłem, właśnie nasze autobusy będą tutaj jeżdżać. Przez ostatnie dni trwało dostosowanie ich do potrzeb pacjentów. Teraz już są gotowe i czekają na pierwsze zlecenia. W pojazdach dokonano zmiany, które dostosowały je do transportu osób chorych. W obu pojazdach zainstalowano została szczelna ściana, która oddziela kabinę kierowcy od części pasażerskiej. Wymontowane zostały dwa rzędy siedzeń w pierwszej części pojazdów, gdzie teraz znajdują się konstrukcje stalowe do przewozu butli z tlenem, zdemontowano kasowniki i bilotomaty, no ktoś by się domyślił. Dodatkowo w autobusach zamontowano radiotelefon zapewniający kontakt pomiędzy kierowcą a personelem medycznym. No bo wiemy, jak teraz jest tak stabilnie zatrzymany, to wiecie. Jestem w ogóle ciekawy, jak te autobusy wyglądają. Kiedyś chętnie bym je zobaczył, ale nie będąc w środku oczywiście. Także tak to wygląda. Jeszcze jest jedna informacja, czyli kierowca autobusu linii 204 przeprowadził sprawną akcję ratunkową młodej kobiety, która zaczęła się dusić w autobusie. Co to oznacza dla przeciętnego człowieka? W sensie, jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodziło, to tak. Z braku pogotowia ratunkowego postanowił autobusem odwieźć chorą do szpitalnego oddziału ratunkowego Szpital Brudnowskiego. Relacja z tego zdarzenia jest dostępna w Dzień Dobry TVN. Ogólnie, no powiem wam, jak dla mnie to dla niego powinien być medal. Bo ja wiem jaki jest cennik, że za zmianę trasy autobusu jest 700 zł. Ale jeżeli kierowca to zmieni, to jest trochę to inaczej, jak widzimy kierowane. Bardzo dobrze, że takie tutaj mamy sytuacje. I oby tak więcej. Niestety w tramwajach takich sytuacji zbytnio nie mamy. Bo tramwaj nie skręci sobie, nie podjedzie w dowolne miejsce. Jestem tego ciekawy, jaka była reakcja pozostałych pasażerów. Czy ich wyprosił, czy oni też pojechali do szpitala. Nie wiem, niestety tego. Dochodzimy do informacji drugorzędnych, czyli zawieszenie linii szkolnych. Jeżeli się nie domyślacie, to większość szkół jest aktualnie w pracy zdalnej. Co to oznacza dla przeciętnego człowieka? Oznacza to, że na ulicach Warszawy jest ogólnie praktycznie bardzo mały ruch. Może jakieś bardzo inteligentne osoby, aż tak ja, chodzą, pałętają się po mieście cały czas. Ale tak czy siak, od poniedziałku 16 listopada zawieszamy funkcjonowanie autobusów linii szkolnych i podjazdów pod szkoły. Także tak to wygląda. Zawieszenie kursowania autobusów linii szkolnych to jest 304, 320, 323, 333, 332 i 379. Oraz zawieszenie podjazdów pod szkołą autobusów linii 163, 164 i 201. Zawieszenie kursów szkolnych oznaczonych F dla linii 105, 401, 504 i 522. Wraz z korektem rozkładów w godzinach popołudniowych. Dodatkowo także od poniedziałku 16 listopada, bo to wszystko wchodzi od poniedziałku, zawieszone na nocne kursy tramwajów linii 9, czyli ostatni kurs z pętli Gocławek będzie o godzinie 22.45, a z alei Parkuj i Jedź o godzinie 22.42. Na swoją drogą taka ciekawostka, bardziej anegdotka co do mnie,
W sobotę nie pojawiły się, mniejsza z tym, jest to związane z tym, iż zdawałem aktualnie egzamin w Ulcu, dzięki czemu udało mi się osiągnąć kwalifikację na drona na wlos i bewlos. Więc teraz będą ciekawsze ujęcia z drona, jak wrócił z gwarancji niestety. Tak czy siak, pracę na szwedzkiej. Od poniedziałku 16 listopada na ulicy Szwedzkiej będą pracowali ciepłownicy. Co to znaczy dla przeciętnego człowieka? Będą obostrzenia na ulicy Stalowej. I co tu się zmieni w autobusach? No tutaj proste zmiany, a mianowicie autobusy linii 135 będą teraz trochę jeździć na okrągło i N14 oraz N46 również. Dodatkowo zmienię tutaj anegdotkę, bo niestety jeżeli są jakieś obostrzenia dla autobusów, to równoznacznie zazwyczaj też coś się zmienia w drogach. Więc tutaj macie mapkę, co się tutaj dokładnie zmieniło na ulicach i jak to można teraz objeżdżać. Z tego co widzę, no to by się niezłe fikumiku, żeby przejechać w różne miejsca, ale no, wiemy. I teraz krótkie informacje co do konkretnych części aglomeracji warszawskiej w WTP. Zakończenie przebudowy ulicy Jabłoniowa i Sadenki w miejscowości Słomczyn i Kawęczyn Borowina w gminie Konstanci-Żorna. Tutaj się dawno zmieniły trasy dla linii L15, jeżeli dobrze zrozumiałem, i to jest od poniedziałku poprzedniego. Tak, mniejsza z tym, zawsze na temat i na czasie. Stałe zmiany dla linii L26 i L36 w powiecie wołomińskim. Drobne tutaj, może nie takie drobne, ale są zmiany, jak coś macie tutaj opisane, co się zmienia dla linii L26 i L36. Zakończenie przebudowy ulicy Okulnej w Matkach. Tu mamy zmianę dla linii L40 i L45. Także jak coś możecie sobie tutaj zobaczyć, jeden przystanek ulega likwidacji. Prace totowe na odcinku kolejowym numer 2, na odcinku Warszawa Wschodnia, Warszawa Rembertów. To oznacza, iż pociągi linii S2 i R2 mają różne zmiany. Z tego co widzę, mamy też wzajemne honorowanie biletów KM w pociągach linii S2 na odcinku Warszawa Zachodnia, Sulewiek Miłosna i w pociągach S1 i S3 na odcinku Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia. Dodatkowo w autobusach 123, 143, 173, 183, 198, 514 oraz w autobusach i tramwajach i pociągach SKM na odcinku przegrywających się z trasami powyższych linii są też wzajemne honorowanie i co do tych linii, które wymieniłem przed chwilą, one są na wybranych odcinkach oczywiście honorowane i tutaj mamy dokładnie też wyszczególnione autobusy, gdzie są honorowane bilety KM. Także tutaj są drobne zmiany. Jestem bardzo ciekawy, jak wygląda takie honorowanie tych wzajemnych biletów, ale jak coś, jest to honorowane wzajemnie od 18 listopada do 22 listopada. Jak coś, także to dopiero się pojawi, ale jest to już w planie, że będzie się dało normalnie jeździć. Dochodzimy do ZDM-u, budujemy rondo w miejscu skrzyżowania na Ursusie. Jeżeli pamiętacie, mówiliśmy jakiś czas temu o tym pięknym rondzie, już to jest chyba trzeci raz, kiedy się pojawia to rondo i zaczęli już budować tam ZDM-u, także niedługo, rondo ma powstać do końca tego roku i niedługo zobaczymy. Jeżeli się tam wybuduje i na przykład by rondo wywrócił, to chętnie tam się przejedziemy i pokażę wam dokładnie, jak to wygląda, bo to rondo naprawdę, ja jestem już szczerym fanem tej serii, odkąd nagrywam tę serię, to coraz częściej ją widzę i naprawdę odkąd ja już ją prowadzę, to cały czas czekam, aż się ona pojawi. Przy okazji pojadę tam, chyba tam nigdy jeszcze nie byłem. Lockdown, obostrzenia, ograniczenia w ruchu w Warszawie, ale i bez nich jeździ mniej. Co oznacza, mamy tutaj dokładne grafiki, jak wygląda aktualne natężenie ruchu w godzinach na Moście Łazienkowskim w kierunku do centrum dla 45 tygodni, dla 2019 roku i 2020. Co oznacza, co to nam pokazuje, że faktycznie dużo ludzi mniej korzysta z transportu. I ogólnie bym powiedział, że jest to tak mniej więcej sporadycznie, nie jest jakieś duże załamanie, tak? Ale widać ewidentnie, że jest dużo mniej osób. Chociaż na przykład w godzinach 6 jest ogólnie całkiem nieźle, bo tam jeszcze w kierunku kierunek Praga i kierunek do centrum, bo na przykład o 6 do kierunek Praga jest tak samo, natomiast to jest ciekawe, o godzinie 16 kierunek Praga jeździ więcej nawet osób. To jest bardzo ciekawe. I on też wygładzoną liczbę pojazdów. O,
To już są ciekawe dane, jak coś możecie sobie popatrzeć dokładnie i poanalizować sobie na swój własne wnioski i inne. Także takie tutaj mamy informacje od ZDM-u, takie bardziej analityczne. Link do tej całej analityki znajdziecie w opisie. Nowe chodniki i ścieżki dowodowe przy Kasprzaka. Deweloper zakończył pierwszy etap budowy. Czyli to, co mówiliśmy, że tutaj 50-metrowy odcinek powstał tutaj naszej chodnika, rowerów i tak dalej. Cieszymy się, ścieżka asfaltowa, rowerowa, bardzo ładna. Chodnik też i to nawet z pasem, w sensie, no, w sumie teraz wszystkie te chodniki wyglądają, z pasem dla osób niewidomych. Jestem za, bo po tej stronie chodnik dla rowerów był tragiczny. Dalej dochodzimy do usunięcia barier architektonicznych na Ursynowie. Dobrze wiemy, że na Ursynowie kiedyś były różne dziwne cuda. I teraz się trochę to pozmieniało, nowe chodniki, nowe ścieżki rowerowe, asfaltowe, połączenia, dziury i takie tam pousuwane. Chociaż na ulicy, na Stokłosach, to nie do końca jestem przekonany do niektórych ich ułatwień, czy cokolwiek zmieniły, czy tylko zmieniły wygląd estetyczny i wydali pieniądze. Elektrykarska z nowym oświetleniem, jaśniej, bezpieczniej i oszczędniej, czyli nasza ulubiona część, ulica Sowa, oświetlenia, nowe LEDy i tak dalej. Mamy tutaj nowe oświetlenia, tak jak powiedziałem, na tej ulicy i się to pozmieniało, jaśniej, lepiej, stały odcinek naszej serii, chociaż mieliśmy teraz chwilowy przestój od programu Sowa, chyba przez tydzień bym powiedział. I ulica Szczęśliwicka już z nowym oświetleniem, również z naszego programu Sowa, czyli po prostu mieliśmy opóźnienie, że przez tydzień nie było, a teraz mamy dwa odcinki z programu Sowa, LEDy po całemu. Macie tutaj zdjęcia, wam się pokazują, jak to pięknie teraz wygląda. Ogólnie LEDy bardzo ładnie wyglądają i w ogóle, oczywiście o wiele mniej prądu ciągną, ale jedyna rzecz, która mi się osobiście nie podoba, to to, że jest zimne światło. Nie musi tak być zawsze, ale zazwyczaj jest zimne światło na warszawskich ulicach. Dochodzimy do UEM-u, czyli festiwale filmowe online. Kamera Dawida, Grand Off, czy W pięciu smakach, nie, to jest utwór muzyczny, Pięć smaków, to festiwale, które będą się aktualnie odbywać wirtualnie. Jest tutaj od groma różnych filmów, więc jak coś, zapraszamy serdecznie do oglądania, linki w opisie. Trwa liczenie strat po nielegalnym marszu niepodległości. Nie muszę chyba mówić swojej opinii na temat podpalania domów z mostu Poniatowskiego czy innych bardzo niekulturalnych akcydentów, które się działy podczas... Nie powiem, że to był Marsz Niepodległości, bo to było spotkanie kiboli właściwie. To tak wygląda. Marsz Niepodległości to nie był, tylko był przejazd samochodów do Niepodległości, jeśli już. Ale to co innego. Także tak, niestety było dużo strat. Nawet nie chcę mówić. Teraz miejsca COVID-a i w ogóle marsz był zakazany. I tak dalej. No, wiecie ogólnie, o co chodzi. Nie popieram. No, może w ten sposób. Apel prezydentów miast w sprawie poszanowania zasad równości i tolerancji. W skrócie, duże miasta próbują powiedzieć innym miastom, że my chcemy, żeby równość była wszędzie. Jak coś, macie tutaj informacje, linki w opisie i inne rzeczy. Ja nie będę tego na razie tutaj dokładnie mówić, ponieważ jak mogę, to jestem bardzo polityczny. Energooszczędne przedszkole, co teraz bliżej. Mam tutaj powstawanie 10 nowych nawet przedszkoli. Tutaj będą właśnie pięknie wyglądać i energooszczędne i w ogóle. W dzielnicach Bemowo, Mokotów, Ursus, Targówek i Wola one powstają, będą powstawać. Jest to coś na pewno, co jest dobre, nie wino. Niekoniecznie podczas naszej pandemii, mówimy jak to wygląda. I one będą tutaj nam powstawać, z tego co widzę, 2021, 2022, czyli tak bardziej do przodu. Jedna chłada będzie nam powstawać, więc no, projekty, później wygląd. Szkoda tylko, że tak to długo idzie, no ale no cóż, niestety. Dobrze, to byłoby na tyle, zmniejsza z tym. Mój licznik pokazuje 19 minut, ale jestem przekonany, że wy macie trochę gruszny odcinek. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś komentarze co do tego, co tutaj mówiłem, lub moich tych osobistych części, piszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Nie wiem, kiedy się teraz coś pojawi, poza CDs. CDs też nie nagrywam ostatnio. Nie wiem, kiedy się teraz coś pojawi, bo no jak możecie myśleć, mam trochę mało czasu. Biorąc pod uwagę, że jeszcze muszę coś wysłać do Niemiec. Także no cóż, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!